Zaczęliśmy 2006 rok. Zgoda ministra właściwego do spraw środowiska. Po uzyskaniu takiej zgody zakupiliśmy pierwotnie 20 sztuk zajęcy. Na początku mieliśmy problemy, bo to jest wyjątkowo delikatny zwierzak. No, gatunek to jest jeden z trzech, które występują w Polsce. Mówię o zającu kształtnych, czyli jest zając szarak, o którym właśnie rozmawiamy, zając bielak, który jest większy od tego zajączka, no i królik. Mamy trzy takie podstawowe gatunki. My tutaj hodujemy zająca szaraka. Delikatny zwierzak, wyjątkowo kokcydioza tutaj poczyniła duże szkody oraz choroby, które powodowały nicienie. Poza tym drapieżniki fruwające, były takie sytuacje, że pan leśniczy usłyszał krzyk zająca, okazało się, że dwa kruki zadziobywały go właśnie w tym momencie, także to jest pewien plus usadowienia tej zagrody przy leśniczówce, bo mamy stały nadzór nad tym, co się tutaj dzieje. Tak naprawdę to w zasadzie policzyliśmy wszystkie upadki, które kiedykolwiek miały to miejsce, bo wcześniej czy później te martwe zajączki zostały znajdowane. No i wiemy mniej więcej, jak to wszystko wyglądało. Po kilku latach mamy pewne doświadczenia, wiemy, jak uchronić te zające przed drapieżnikami typu lis. Wiemy, jak uchronić w dużej mierze uchronić te zające przed drapieżnikami fruwającymi. I póki co kilka miesięcy mamy te obecnie 18 zajęcy tutaj. Wiem, że na pewno jest ich 18. Mamy nadzieję, że zaczęły się już rozmnażać. Z biologii wynika, że w marcu powinny być w zasadzie drugie mioty tegoroczne, bo czasami zdarzają się i styczniowe. No ale przez miesiąc je nie widać, tych małych, bo one siedzą sobie gdzieś tam w gnieździe. Nie ruszają się w zasadzie, co by się nie działo. I podejrzewam, że gdzieś w początkach maja powinniśmy je obserwować gdzieś. Cel jest nadrzędny. Chcemy tutaj wspomóc miejscową populację zająca ze względu na to, że zające w okolicy chyba i w całej Polsce są w jakimś regresie ze względu na presję kłusowników. No i niestety rolnictwo, które coraz bardziej jest związane z używaniem chemii, niestety źle to działa na zające.